Cześć, kolejna pięciominutówka, czyli taki film, w którym w 5 minut nastawiam zegarek, chcę powiedzieć coś, co mam nadzieję, że będzie dla Ciebie inspirujące, ale też zachęcające w takim codziennym chodzeniu za Jezusem. Ja już otwieram w telefonie sobie Dzieje Apostolskie i przy okazji niedawno świętowaliśmy zesłanie Ducha Świętego, te takie Opisy różnych osób i tego, jak Duch Święty stępował w dziejach apostolskich, lubimy w tym czasie czytać. I ja czytałem dzisiaj sobie ten fragment w którym Szymon Mak, widząc, że przez, przez włożenie rąk apostołów jest udzielany Duch Święty, przychodzi do apostołów, przynosi im pieniądze i mówi coś takiego, to jest ósmy rozdział dziełów apostolskich, dziewiętnasty werset Dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymywał Ducha Świętego. A Piotr mu odpowiedział Niech Twoje srebro przepadnie razem z Tobą, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można być za pieniądze. Nie masz cząstki ani udziału w tym poselstwie, gdyż Twoje serce nie jest szczere wobec Boga. Wiecie, to to, co jest w tym fragmencie, na pierwszy, rzut się, na pierwszy rzut oka nam się zazwyczaj rzuca, to to, że Szymon, nazywany Szymonem Magiem, chciał za pieniądze właśnie kupić od apostołów ten dar i innym udzielać Ducha Świętego. I koncentrujemy się na pieniądzach. Czyli nawet słowem Symonia określamy właśnie nabywanie kościelnych urzędów za pieniądze, od imienia Simon, Symonia, syme, prawda, Szymon. Natomiast dzisiaj, wiecie, kiedy czytałem ten fragment Ewangelii, uderzyło mnie to i Piotr tak mocno mówi: Nie masz w tym udziału, ponieważ twoje serce nie jest czyste wobec Boga, nie? Że, że biada ci, bo myślałeś, że to można zrobić za pieniądze, ale też twoje serce nie masz udziału w tym, co tu się dzieje, bo twoje serce nie jest czyste wobec Boga. Natomiast zastanawia mnie to zdanie, jak, jak Szymon Max sformułował tą prośbę. On przyszedł do nich i powiedział, dajcie mi tę władzę. Nie ten dar, nie tą posługę, nie to, dajcie mi tę władzę. Zastanawiam się nawet, nad kim to on chciał tę władzę, czy nad ludźmi. Ja myślimy tak o Kościele, o służbie, którą sprawujemy w Kościele. Po pierwsze, nie można jej kupić za pieniądze, ale po drugie, to, co demaskuje Szymona, to jego sposób myślenia, on mógł przynieść pieniądze, ale inaczej sformułować tą prośbę, czyli na przykład dajcie mi tę umiejętność. Ale właśnie w tym zdaniu dajcie mi tę władzę. Jest takie zdemaskowanie, że dopóki on myśli o służbie jako władzy, nie ma udziału w służbie apostołów. Jego serce nie jest szczere wobec Boga, on nie ma udziału w tym, co robią apostołowie. Więc nawet dzisiaj w tym krótkim pięciominutowym rozważaniu chcę powiedzieć, zepchnijmy chwilę na dalszy plan, pieniądze, tak. To jest grzech Szymona, ale zwróćmy uwagę w ogóle na sposób, w jaki on myśli o tym, co dzieje się w kościele. Zastanawiam się nad kim on chciał mieć władzę. Czy nad ludźmi, a na tego włożę ręce, będzie miał Ducha Świętego, temu odmówię i nie będzie miał. Szymon mówi: Niech twoje pieniądze spadną, przepadną razem z tobą. Nie masz udziału, twoje serce nie jest szczere. Dlaczego? Bo on mówi: Dajcie mi tę władzę. A może coś jeszcze bardziej przerażającego? Może on myślał, że on może kupić władzę nie tylko nad ludźmi, na których będzie wkładał ręce, ale władzę nad Bogiem? Włożę na niego ręce i Duch Święty na niego stąpi. Będę Boga zmuszał, żeby obdarowywał swoimi darami tych, na których ja będę wkładał ręce. Dajcie mi tę władzę, jestem gotowy za nią zapłacić. Z tej perspektywy wydaje mi się, że największym problemem Szymona nie było to, że on przyniósł pieniądze. Największym problemem Szymona było to, że przyszedł i powiedział: Chcę razem z wami służyć, dajcie mi tę władzę. Halo, to nie jest władza, to jest służba. To nie jest ani władza nad Panem Bogiem, chociaż nieraz lubimy Panu Bogu rozkazywać, ani władza nad ludziom, którym służymy. Służymy. To nie jest władza nad nikimkolwiek. Posługa w kościele jakakolwiek by nie była, nie jest władzą nad kimkolwiek. Więc Symonia, ten taki grzech niezrozumienia, na czym polega Ewangelia i Kościół, nie polega wtedy, kiedy sięgamy po pieniądze, żeby zapłacić za jakiś kościelny urząd. Problem zaczyna się. Wtedy, kiedy myślimy, że ten kościelny urząd, ta kościelna posługa jest jakimkolwiek rodzajem władzy nad kimkolwiek, czy nad drugim człowiekiem, czy nad Panem Bogiem. Problem zaczyna się, kiedy mówimy, dajcie mi tę władzę. Tam nie ma żadnej władzy, tam jest tylko służba. Na tym polega Kościół, na tym polega wspólnota. Miejcie dobry dzień. Tak dzisiaj mnie, chyba wiecie, tak ciężko mi zdążyć, bo mocno mnie drapie w głowę ta myśl, więc może lekko kilka sekund przekroczę te pięć minut. Ale naprawdę to pytanie, dajcie mi tę władzę, Szymona Maga, jest pytaniem prosto z piekła. Jest pytaniem, o, minęło pięć minut, jest naprawdę bardzo złym pytaniem, więc, więc dzisiaj tym krótkim tekstem Ewangelia przestrzega mnie, ciebie, każdego z nas, żeby o niczym, co jest naszym, naszą wspólną drogą w kościele, nie myśleć nigdy jako o władzy. Jedn kogokolwiek nad kimkolwiek, a już broń Boże, żeby nie myśleć o tym jako o władzy, którą mamy nad Panem Bogiem czy nad Duchem Świętym, bo to też mógł mieć Szymon Piotr na myśli. Yy, yy, Szymon Mak. To też Szymon Mak mógł mieć na myśli, że to jest władza nad Panem Bogiem i jemu teraz on będzie rozkazywać, na kogo ma stąpić, a na kogo nie. Miejcie dobry dzień. Miejcie dobry dzień, udostępniajcie, powielajcie, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Dzięki za wasze lajki, za wasze subskrypcje i za waszą obecność na tym kanale.